Po pierwszym meczu rundy wiosennej na wyjeździe z Ursusem jest z nami trener pierwszego zespołu Wojciech Szymanek. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Remis w pierwszym spotkaniu po dosyć słabych wynikach ostatnich sparingów. Jak pan patrzy na ten wynik i czy jest pan zadowolony z tego, jak zespół się zaprezentował w tym meczu? Tak jak w każdym meczu są lepsze aspekty i gorsze. To przede wszystkim duża radość z gry obronnej całej drużyny, że podźwignęliśmy się rzeczywiście po grach kontrolnych, ale też po to są te gry kontrolne, żeby pokazać drogę, gdzie można jeszcze coś poprawić, szczególnie w treningu. I przede wszystkim cieszę się z tego, że cały zespół, bo nie tylko linia obrony, ale cały zespół zagrał dobrze w obronie jako drużyna. Od tego trzeba zacząć. To jest podstawa. Zagrać dobrze w obronie i później budować powoli dalej, spokojnie. Wiadomo, że zawodnicy też muszą siebie poznać, muszą trochę czasu ze sobą spędzić. Czas będzie działał na naszą korzyść. To zresztą pokazała druga połowa, że po pierwszej rzeczywiście ciężkiej połowie, ta druga już dała fajne sygnały, że potrafiliśmy stworzyć sytuację jedną, drugą. Potrafiliśmy przez też sporo okres czasu gdzieś tam prowadzić grę. Także to są na pewno pozytywne aspekty. No też przede wszystkim pierwszy raz drużyny wchodzą na trawę i to jest problem każdego zespołu, tak? Że nowa nawierzchnia, kompletnie jesteśmy tak jakby inny sport uprawiamy, bo sztuczna nawierzchnia, a naturalna to są w ogóle niebo a ziemia. Ale też chłopcy i pod względem fizycznym dali radę. Też jestem z tego bardzo zadowolony, że do końca mieliśmy siłę. Nawet gdzieś w 90. mogliśmy przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Sporo nowych zawodników dzisiaj zagrało pierwszy raz w naszym zespole. Jak pan ich występy ocenia? Pozytywnie, ale dzisiaj przyjdzie czas wieczorem na analizę, dokładnie obejrzenie meczu. Na spokojnie zobaczymy, jak to wszystko wyglądało, bo czasami emocje mogą przesłonić różne momenty. Także, ale przede wszystkim jestem zadowolony, że chłopcy udźwignęli taki ciężar tego meczu, bo wiadomo, dużo się działo w ostatnich dniach, dużo zamieszania, oczywiście pozytywnego, ale też potrzebujemy troszkę spokoju. Było rzeczywiście kilka debiutów, kilku młodych zagrało i oceniam w porządku, bardzo pozytywnie. Ja mam takie pytanie personalne, bo Rafał Śledziewski zainaugurował ten sezon, zadebiutował w Polonii, ale musiał zejść wcześniej z boiska. Czy już może trener powiedzieć jakąś wstępną diagnozę co do jego stanu zdrowia? Tak, fizjoterapeuta poinformował mnie, że prawdopodobnie naciągnął delikatnie tutaj mięśnie brzucha i zobaczymy, zrobimy diagnozę, popracujemy z nim, żeby postawić go jak najszybciej na nogi, no bo to jest ciekawy zawodnik, który może nam pomóc. Dziękujemy trenerze w takim razie i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki. Też bardzo ważny aspekt, bardzo cieszymy się, cała drużyna, my, sztab, wszyscy, było wsparcie kibiców, nie tylko przyjechała cała ekipa zorganizowana, oczywiście przyjechał prezes, któremu też chcieliśmy podziękować, który widać, że wspiera nas mocno. Ale przede wszystkim zorganizowana grupa kibiców, którą było słychać na stadionie. Bardzo się cieszymy, że są z nami, no bo tak naprawdę to jest nasza przewaga, tak? Jeżeli byśmy porównywali z innymi drużynami, my mamy tą przewagę, że mamy kibiców, którzy są za Polonią. Można powiedzieć, że wcześniej nie mieli dużo powodów do radości, tak? Ale teraz chcemy swoją grą, swoją postawą znowu ściągnąć ich na stadion i chcę im przekazać, że dziękujemy i że są potrzebni drużynie w tych trudnych momentach.